jest major Zbigniew Pietrzanowski. Absolwent szkoły kadetów na zdjęciu trzeci od prawej. Dawna szkoła kadetów jest obecnie liceum akademickim Korpusu Kadetów w Łysej Górze. Wojenna wędrówka majora Pietrzanowskiego obfitowała w wiele niezwykłych przygód. 11 razy zatrzymany i uwięziony, ratował się udanymi ucieczkami. Najgorsze więzienie w jego wspomnieniach to słynne hiszpańskie więzienie Miranda de Ebro. Po kolejnej ucieczce przedostał się do Anglii. I od tej pory historia wojenna majora jest owiana gęstą mgłą tajemnicy z tego powodu, że major należał do wyborowej samodzielnej kompanii grenadierów. Samodzielna kompania grenadierów była jednostką specjalną polskich sił zbrojnych na zachodzie. Jej przeznaczeniem była dywersja, wywiad, sabotaż oraz tworzenie oddziałów partyzanckich złożonych z Polaków zamieszkujących ziemie okupowane przez Niemców. W związku z tymi zadaniami szkolenie żołnierzy kompanii grenadierów było wszechstronne i dużo bardziej intensywne niż na przykład szkolenie innych elitarnych jednostek II wojny światowej, komandosów. Kolej losu sprawiły, że major Pietrzanowski został ostatnim dowódcą samodzielnej kompanii grenadierów. Tuż przed zakończeniem działań wojennych major Pietrzanowski został oddelegowany do Norwegii w poszukiwaniu polskich żołnierzy przetrzymywanych tam w niewoli. Jak się później okazało, w trakcie pobytu w Norwegii poznał swoją przyszłą żonę. Po zakończeniu wojny państwo Pietrzanowscy osiedlili się w Anglii, gdzie aktywnie włączyli się w życie miejscowej Polonii, wydając m.in. kwartalny biuletyn informacyjny. W 1989 roku państwo Pietrzanowscy przenieśli się do Ottawy. Major Pietrzanowski aktywnie uczestniczył w działalności tutejszego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, koło nr 8, będąc w zarządzie SPK oraz pełniąc funkcję prezesa. Na jego ręce żołnierze walczący pod Monte Cassino przekazali swoją relikwię, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Rama obrazu jest ozdobiona chlebem przez żołnierzy. Za zasługi w wyzwalaniu Francji z okupacji niemieckiej major Pietrzanowski został kawalerem francuskiej Legii Honorowej w dniu 8 listopada 2014 roku podczas uroczystości w kanadyjskim Muzeum Wojny w Ottawie. Major Pietrzanowski tak mówi o sobie: nie jestem bohaterem, jestem tylko zwykłym żołnierzem. Zrobiłem to, co wynikało z moich obowiązków, a to nie czyni mnie bohaterem. Okoliczności były takie, że musiałem zrobić to, co przysięgałem jako żołnierz. Wszyscy weterani mają własne historie przeżyć wojennych. Można napisać książkę o każdym z nas. Były różne drogi, różne doświadczenia, różne przeżycia. Wypełniliśmy po prostu nasz żołnierski obowiązek.